Kochani, witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy znowu się spotkać, tym razem w niedzielę. Dzisiaj proszę, żebyśmy otworzyli Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 11, wersety od 2 do 11. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? A co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Dosyć długi fragment z 11 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, ale chciałabym skupić się na urywku jednego zdania. Ubogim głosi się Ewangelię. I przykładem dla nas w głoszeniu Ewangelii osobom ubogim, i to na duchu, i to na ciele, jest błogosławiona Marta Wiecka, która była siostrą miłosierdzia, która była pielęgniarką i głosiła Ewangelię uśmiechem, dobrym słowem, będąc chorymi. I o sobie mówiła właśnie w taki sposób: niegodna tak wielkiej łaski, jakiej mi Bóg udzielić raczył, czynić to samo, co niegdyś Pan Jezus czynił. Służyć chorym, a w ich osobie samemu Panu Jezusowi opatrywać rany. A to jeszcze nie wszystko. Tak często łączyć się z Nim w komunii świętej. Niesamowita postawa błogosławionej siostry Marty Wieckiej, która zrobiła coś niesamowitego, bo była taka sytuacja pod koniec jej życia, że pewien mężczyzna, który miał żonę, zlecono mu dezynfekcję pomieszczenia, właśnie tam, gdzie pracowali. I ona, wiedząc, że on ma tą żonę i rodzinę, świadomie podjęła się za niego dezynfekcji pomieszczenia po chorej osobie na tyfus. I ona zaraziła się tą chorobą. I można powiedzieć, że w wyniku tego odeszła. I jest dla nas niesamowitym przykładem właśnie oddania Panu Bogu i w osobie bliźnich, osobom, które cierpią na co dzień, a ona potrafiła przynosić im radość, uśmiech i przez to właśnie Pana Boga. I chciałabym przeczytać krótkie świadectwo siostry, też z tego samego zgromadzenia, która, można powiedzieć, szczególnie przyjaźni się z błogosławioną Martą Wiecką i która właśnie doświadcza jej szczególnego wstawiennictwa. Chciałabym kilka słów, można powiedzieć, do Was powiedzieć o niej. Siostra Marta jest mi znana od wielu lat. Gdy pierwszy raz o niej usłyszałam, a właściwie przeczytałam, byłam zachwycona jej osobą, a szczególnie jej postawą oddania, tego na końcu oddania swojego życia, ale i tego oddawania życia w szarej codzienności, w zwykłej posłudze bliźnim. Pierwsze słowo, które kojarzy mi się z siostrą Martą, to wdzięczność. Martę proszę w bardzo wielu sprawach i intencjach i muszę powiedzieć, że ona jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Szczególnie proszę ją o wstawiennictwo, idąc do chorych do szpitala, aby im służyć. Proszę Martę o potrzebne łaski, a szczególnie o łaskę kochania chorych i pięknego im służenia. Kolejnym wyrazem opisującym Martę jest przyjaźń. Ona jest moją naprawdę bliską przyjaciółką. Życzę każdemu tak wielkiej łaski, spotkania i przyjaźni z niebem. Myślę, że też to krótkie świadectwo może być dla nas inspiracją do tego, żeby zastanowić się, czy mamy takich przyjaciół wśród świętych, którzy są jakoś szczególnie nam bliscy, których prosimy o wstawiennictwo, których
nie wiem, inspirujemy się ich życiem. Bo tu niewątpliwie przesłane siostry świadectwo świadczy o takiej przyjaźni z błogosławioną Martą Wiecką. I pomódlmy się na koniec, żeby błogosławiona Marta uczyła nas, żeby w codzienności poprzez uśmiech, dobre słowo przynosić Pana Boga innym. Dlatego prosimy Cię, Jezu, o Ducha Świętego, o to, byśmy przez to, że mamy czyste serce, przez to, że jesteśmy radośni i pełni uśmiechu, zanosili Twoją radość i Twoją miłość innych, do których nas posyłasz, czy to w szkole, czy to w pracy, czy to na uczelni, byśmy nie wahali się służyć innym, może przez wolontariat, albo po prostu przez to, że odwiedzimy chorą osobę z rodziny. Prosimy Cię o to, byś nas umacniał i wspierał w dawaniu świadectwa o Tobie. Amen. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Bogiem. Pa!